Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym tradycyjnym webinarium Odpornej Szkoły dla dyrektorki i dyrektora. Jesteśmy w pewnych problemach technicznych, bo koleżanka Agnieszka Ogiegu, która jest prelegentką, właśnie dołącza i ma pewne trudności związane z tym połączeniem, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z nim poradzi. W razie czego będziemy ją godnie zastępowali. A temat, który mamy w tym miesiącu, jest rzeczywiście w naszym przynajmniej przekonaniu i też przekonaniu naszych gości, tematem ważnym z punktu widzenia dyrektorskiego, liderskiego, a jednocześnie stosunkowo rzadko eksploatowanym w debacie publicznej, bo bardzo dużo mówi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych i sposobach ich zaspokajania, jeżeli chodzi o samych uczniów i uczennice. Natomiast mniej poświęca się uwagi dialogowi z rodzicami wokół tych spraw, a wiadomo i wychodzi to nam w wielu sytuacjach, kiedy rozmawiamy z osobami dyrektorskimi, że nastręcza to sporo kłopotów i dobre praktyki w tym zakresie są mile widziane, ponieważ z jednej strony dobra współpraca z rodzicami oznacza dobre zaspokajanie potrzeb uczniów, a z drugiej strony słaba współpraca może oznaczać rozmaite trudności. I trochę o rozwiązywaniu tych trudności, o radzeniu sobie z nimi będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim się temu przyjrzymy, to tradycyjne slajdy, żeby Państwo wiedzieli, dzięki komu tu jesteśmy? Jesteśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, najstarszej polskiej organizacji pozarządowej współpracującej ze szkołami. Ta instytucja, którą ja z przyjemnością reprezentuję, zajmuje się z jednej strony tworzeniem treści, które są przydatne w pracy nauczycieli, nauczycielek i osób dyrektorskich, a także samych uczniów. To wszystko można znaleźć na naszym blogu, w naszej bibliotece. Są tam podcasty, teksty do wykorzystania. Bardzo zachęcamy do zaglądania w nasze zasoby internetowe. Prowadzimy również szkolenia dla rad pedagogicznych, ale też dla dyrektorów, dyrektorek i dyrektorów we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli lokalnymi. W tej chwili właśnie jesteśmy w trakcie realizacji takich regionalnych szkoleń w kilku miejscach w Polsce. No i trzecim ważną częścią aktywności CEO są projekty edukacyjne, finansowane przez sponsorów w różnych ważnych obszarach funkcjonowania szkół. W tej chwili nabory do tych projektów są w większości zamknięte, ale są jeszcze pojedyncze miejsca dla szkół w niektórych z nich. No i właśnie nasz okręt flagowy dla dyrektorek i dyrektorów. Zapraszamy serdecznie na nasze studia podyplomowe liderów oświaty, w skrócie SPLO, być może Państwo słyszeli. Dość szczególne, wyjątkowe studia podyplomowe, realizowane przez nas w relacji z Collegium Civitas. Wyjątkowe dlatego, że bardzo mocno skoncentrowane na tej mocy, jaką jest sam dyrektor i takie wsparcie, jakie wokół siebie jest w stanie zbudować. Akurat jest nabór, w związku z tym zachęcamy do zainteresowania się tą propozycją. Mamy nowego sponsora w Odpornej Szkole. To są granty norweskie. Bardzo się cieszymy z rozpoczęcia tej współpracy. I Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która nam towarzyszy już od kilku dziesiątek lat i finansuje wiele naszych przedsięwzięć i nasze trwanie. Tak jak zwykle zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Oprócz tego, że mogą Państwo się spodziewać, że być może prelegenci dostrzegą te pytania i się do nich odniosą w trakcie wypowiedzi, chociaż nie musi tak być, to samo ich zadanie jest ważne z tego punktu widzenia, że my wiemy, że taki problem istnieje i możemy go wykorzystywać w naszej pracy z dyrektorami i dyrektorkami. Zachęcam też bardzo do dzielenia się swoimi dobrymi praktykami,
na czacie, bo to jest jedyna forma, która przy webinarium dla Państwa jest dostępna, ale bardzo często uczestnicy cenią sobie to, co mogą tam przeczytać, w związku z tym nie tylko pytania, ale też Państwa opinie, Państwa przekonania, Państwa dobre praktyki w odniesieniu do tego, o czym będziemy mówić. No właśnie, bardzo się cieszę z tego, że przyjęliście nasze zaproszenie. Mamy dzisiaj Olę Mikulską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej z Wrocławia, ale też osobę doświadczoną w pracy z nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami, dyrektorkami, pełniącą funkcję trenerki, takiej, bym powiedział, aktywistki oświatowej. Jest Agnieszka Ogiegło, która nie wiem, czy teraz będzie słyszalna, bo widzę tylko taki szary ekranik. Agnieszko, czy ty możesz coś powiedzieć, niezależnie od tego, że cię nie widać? No, Agnieszka jeszcze próbuje się połączyć. W każdym razie Agnieszka Ogiegło, mam nadzieję, że jej się uda, jest dyrektorką Szkoły Podstawowej w Kłodzku, również pracownicą systemu doskonalenia nauczycieli. I Robert Kaśków, dyrektor liceum, mamy też przedstawiciela szkół ponadpodstawowych i również pracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli, doświadczony w pracy z dyrektorami i dyrektorkami. W związku z tym spodziewam się, że tutaj powiedzą o swoich dobrych doświadczeniach związanych z tą pracą z rodzicami, ale też o trudnościach, z którymi się mierzą. Zapraszam. Może w takim razie zaczniemy od Oli. Gdybyś mogła w paru słowach opowiedzieć o swojej szkole, tak żeby nasi uczestnicy zorientowali się, z kim mają do czynienia, i jednocześnie dwa słowa na temat tej problematyki specjalnych potrzeb i rodziców u Was. Zapraszam. Olu, musisz włączyć mikrofon. Już, bo tutaj chciałam odciąć nas od tego, co za oknem. Od 6 lat jestem dyrektorką Autorskiej Szkoły Podstawowej Navigo we Wrocławiu. To jest placówka rosnąca, która powstała 6 lat temu. W tej chwili mamy klasę szóstą, ale myślę, że dosyć istotne jest też to, że wcześniej przez 13 lat byłam dyrektorką szkoły podstawowej z klasami integracyjnymi. W tej chwili mamy szkołę opartą na naszym autorskim programie, taką trochę na fińskim modelu edukacyjnym, szkołę bez dzwonków. Tak najkrócej mówiąc, szkołę, która oddaje uczniom odpowiedzialność za proces uczenia się. Natomiast jeśli chodzi o dzieci ze specjalnymi potrzebami, to myślę, że nie będzie to zaskoczeniem. No tak jak wszędzie, jesteśmy takim samym przekrojem społeczeństwa jak każda inna placówka. W każdej klasie mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w każdej klasie mamy dzieci z orzeczeniami, z opiniami i uważam, że to jest coś, z czym każdy dyrektor szkoły musi sobie poradzić jako ze swoją codziennością. No właśnie, to co ważne, to, że ta specyfika szkoły prywatnej nie jest wcale w tej mierze tak bardzo odległa od specyfiki szkoły publicznej. Agnieszko, bardzo się cieszę, że jesteś. Mam nadzieję, że będziecie słychać. To jest ten moment, kiedy chcę poprosić, żebyś powiedziała o swojej szkole dla naszych uczestników, też trochę w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dzień dobry wszystkim, mam nadzieję, że już słychać. Ja pracuję w szkole podstawowej numer 7 w Kłodzku. Mamy 260 uczniów, bo to też pewnie ważne jest, żebyśmy powiedzieli, ilu tych uczniów w naszych szkołach jest. Średnio w klasach mamy do 20 uczniów. Oczywiście uczniów bardzo zróżnicowanych i to bardzo jest trudna praca w związku z tym, bo mamy i wybitnie zdolnych, bo pamiętajmy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to też wybitnie zdolne dzieciaki, o których często się zapomina, ale również uczniowie z opiniami, orzeczeniami. Mamy też uczennice z nauczaniem indywidualnym. Wczoraj, w tamtym roku mieliśmy uczennice z indywidualizowaną ścieżką, więc tutaj taki różny przekrój tych potrzeb, no i różnych problemów w związku z tym. Jasne, dziękuję bardzo. I Robert, poproszę teraz ciebie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze liceum w Świdnicy, szkoła ponadpodstawowa, 560 uczniów, więc sporo, uważam nawet, że trochę za sporo. Wśród naszych uczniów aż 82 osoby to uczniowie, którzy posiadają albo orzeczenie, albo opinię poradni, albo zaświadczenie lekarskie, które zmusza mnie i rekomenduje jakieś dostosowania. Oprócz tej 80 uczniów mamy 10 uczniów, którzy trafili do nas ze wschodu. Mieliśmy dwukrotnie oddziały przygotowawcze. Część z tych uczniów z Ukrainy została u nas i jedną Białorusinkę. To jest w sumie 10 osób, 9 licealistów z Ukrainy, jedna osoba z Białorusi. Ale do tych nadmiarowych uczniów o specjalnych potrzebach doliczyłbym jeszcze trójkę uczniów wracających z zagranicy, tym razem z zachodu. To często sytuacje takie, że rodzice są na kontrakcie, wracają z Kanady, wracają z Niemiec. I uwaga, bardzo często ten kontrakt trwa na tyle długo, że dziecko zaczyna edukację w szkole niemieckiej czy w szkole kanadyjskiej i wraca do nas z bardzo słabą znajomością języka. I to też wymaga ode mnie pewnej gimnastyki oraz dostosowania potrzeb edukacyjnych, aby te dzieci się u nas odnalazły. Ja mówię o tej 13 jako ponad nadmiarowej, dlatego że oni w zasadzie nie mają żadnych dokumentów. To jest tak naprawdę wynik naszej diagnozy, rozpoznania i ustaleń z rodzicami. Wśród tych 82 sformalizowanych mamy 21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 21 osób ze spektrum autyzmu, 8 osób o potrzebie kształcenia nauczania indywidualnego, 4 osoby w tak zwanych ścieżkach edukacyjnych i pozostałe 31 osób mają rozmaite dostosowania, choćby z racji dyslekcji rozwojowej czy długotrwałych chorób. Jak widać, moja szkoła w znacznym stopniu zajmuje się specjalnymi potrzebami, bo jest taka potrzeba chwili. Dodałbym, że o ile przed 20 paru laty, bo jestem już dość długo dyrektorem, tych dostosowań był znikomy procent, powiedzmy, mieścił się mniej więcej w 5%, o tyle jak Państwo słyszycie, na 560 uczniów prawie 100 osób to są osoby, które my indywidualnie prowadzimy, czy staramy się jakoś dostosować im potrzeby, to się robi już osobny etat dyrektorski. Rozumiem, rozumiem. W takiej powtórzyłem dlatego dwa razy, że już mówiłem wcześniej, ale nie włączyłem mikrofonu. Dziękuję Ci, Robert. W tej naszej takiej narracji CEO-owej, czyli z Centrum Edukacji Obywatelskiej o Szkole, często powtarzamy, że specjalne potrzeby edukacyjne, no to właściwie jest o każdym uczniu, bo każdy ma te specyficzne potrzeby. No i tej idei wciąż się trzymamy. Niemniej ze względu na rozmaite trudności, wyzwania organizacyjne, teraz będziemy się skupiać właśnie głównie na tych uczniach, którzy posiadają rozmaite, w jakiś sposób udokumentowane potrzeby, które skłaniają dyrektorkę czy dyrektora do specjalnych działań wokół tego dziecka, które są jakoś opisane zwyczajami, przepisami, normami, które przyjmujemy, a też oczekiwaniami władz. Więc na tym będziemy się koncentrować. I to, do czego chcę Was teraz zaprosić, to coś takiego, co jest Waszym sposobem na dobre relacje z rodzicami uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takim sposobem, który jest nie tyle jednostkowym reagowaniem na pewne sytuacje, tylko jakąś próbą stworzenia systemu, który by tak działał, że ten dialog w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś trudne problemy, nie sprawiałby aż takiej trudności. Czyli teraz mniej mi chodzi o przyczynki, a bardziej o to, jak staracie się tworzyć w szkole takie warunki, w którym ten dialog z rodzicami może być efektywny, skuteczny, bezpieczny i korzystny dla wszystkich stron, które dialogują. Zapraszam. Może Agnieszka, Ciebie poproszę.
U nas działa to w ten sposób, że my towarzyszymy dzieciom na każdym kroku. Już mówię tutaj, po pierwsze, mamy niedużo dzieci w szkole, prawda? Jest tylko nas 260, więc też możemy każdego traktować indywidualnie, to co podkreśliliście, tak, że dostosowanie do potrzeb. My jesteśmy po to, żeby to dziecko się rozwijało, żeby mogło osiągnąć sukces na swoją miarę. I to też trzeba uświadomić rodzicom. Rodzicom z każdej strony, zarówno rozmowa wychowawcy, ale też nauczyciela. My w tamtym roku organizowaliśmy takie spotkania comiesięczne dla chętnych rodziców, więc taki dostęp też tego rodzica do nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela danego przedmiotu, gdzie możemy porozmawiać, jak my wspieramy, jak my pracujemy, ale też przedstawić w drugą stronę. Tutaj taka sytuacja, gdzie na przykład rodzic przychodzi do szkoły z opinią bądź orzeczeniem. Wsparcie tego rodzica, rozmowa, czy rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Bo zakładamy, że może ktoś w poradni z nimi rozmawiał o tym, co teraz z ich dzieckiem, co to oznacza, że dziecko ich ma opinię bądź orzeczenie, co to, o co chodzi z tymi dostosowaniami, jak to odebrać. Ważne jest, tak jak mówię, wsparcie rodzica na każdym etapie. Również nawet przy tym, bo pamiętajmy, że my też obserwujemy dzieci, to też często my kierujemy dzieciaki do poradni, to my najwięcej czasu z nimi spędzamy i możemy zdiagnozować, tak, jakie te potrzeby są. Oczywiście też pamiętajmy, że żadna opinia czy orzeczenie nie jest tylko drogowskazem, tak? Nauczyciel bez opinii, bez orzeczenia wie, jak dostosować pracę do tego dziecka, bo je po prostu obserwuje i zna. Myślę, że tutaj przede wszystkim z rodzicami to jest ten czas, żeby każdy mógł znaleźć ten czas dla właśnie wsparcia rodzica, rozmowy, dialogu, ale też podkreślenia, że my jesteśmy po to, żeby temu dziecku pomóc. Jeżeli my wyrażamy chęć tej pomocy, to tym bardziej rodzic powinien się postarać o to wsparcie. No i też czym jest wsparcie? Tak? Wsparcie to nie jest na takiej zasadzie, że no moje dziecko ma opinię bądź orzeczenie, więc od niego mniej wymagam. No nie, wsparcie rozwoju to jest bardziej wspomagam. Pomagam w tym rozwoju. I znowu wspólne spotkanie. Przepraszam, że ci przerwę, ale pojawiają się takimi falami zakłócenia. To może spróbujmy zrobić tak, żeby odciążyć łącze, żebyś wyłączyła kamerkę i mówiła przez chwilę bez kamerki. Możliwe, dobrze, że to będzie lepiej. Okej, okay, spróbujemy. Teraz. No słuchajcie, nadaję z Kotliny Kłodzkiej, śniegiem nas zasypało, więc może gdzieś te łącza uciekają. Ale teraz bardzo dobrze słychać, chociaż nie widać. No to może lepiej, żeby było słychać niż widać, już Państwo wiedzą, jak wygląda. Chodzi o to, żeby właśnie wspierać rodzica na każdym etapie, żeby też nie było tak, w takiej zasadzie, że rodzic przynosi do szkoły opinię bądź orzeczenie i na tym jego rola się kończy. Tak, wy sobie teraz radźcie. Z mojej strony jest zrobione wszystko, wy teraz dostosowujcie, zróbcie tak, żeby po prostu otrzymał sukces, co często jest rozumiane przez rodzica. Był w kolejnej klasie, dostał tak lepszą ocenę. Tu musimy wyraźnie rodzicom powiedzieć, że to jest nasza wspólna sprawa i musimy razem wspólnie współpracować. Więc ten czas, gdzie możemy poświęcić rodzicom na rozmowę. Okej, okay, czyli rozumiem, że ten twój sposób to jest unikać takich sytuacji, w których rodzice zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych swoich uczniów traktują jako sprawę szkoły, a sami tak się w to nie angażują. W ogóle edukacja to jest tak naprawdę, edukacja to nie jest tylko sprawa szkoły. To jest nasza wspólna sprawa i to jest, trzeba uświadomić rodzicom, że to nie jest tak, że oni wstawiają nam tu dzieciaka o godzinie 8:00, my go wychowamy, nauczymy i od 15 oddamy super ideał, który po prostu sprawdzi jasne się w życiu. No niestety nie. Jasne, jasne. Ja rozumiem, że ważnym wyzwaniem jest też to, jak to zrobić, żeby skutecznie ta świadomość wzrastała. Ale ja rozumiem, że i to jest szeroki temat, szerszy niż nasz dzisiejszy, ale rozumiem, że jakimś krokiem w tym kierunku jest też ten sposób traktowania specjalnych potrzeb i rozmowa o tym tak, żeby rodzice dostrzegali też swoją rolę w tym, w jaki sposób dziecko będzie sobie radziło. No dobrze, to przejdźmy może do tematu licealnego, Robercie.
Rodzice w liceum to już jest trochę inny temat niż rodzice w szkole podstawowej, bo od pewnego momentu w ogóle znikają, a uczniowie stają się tymi partnerami, uczniowie, uczennice stają się partnerami nauczycieli. Czy udało się tobie, przynajmniej na te pierwsze lata licealne, kiedy ci rodzice jeszcze są, zadbać o taką pewną płynność tego dialogu z rodzicami i jak o niego dbasz, a szczególnie w kontekście specjalnych potrzeb? Utrzymujemy cały czas kontakt z rodzicami, zwłaszcza tymi, którzy są opiekunami prawnymi naszych uczniów, ale także w klasie trzeciej i czwartej, kiedy uczniowie wybijają się na samodzielność i na dorosłość, bo metryka im na to pozwala. I tak najważniejsze rzeczy konsultujemy i uzgadniamy z rodzicami, bo oni są dla nas niezwykle ważnymi partnerami. Oczywiście kontakt utrzymujemy poprzez taką bieżącą pracę. Spotkania z wychowawcami, ale w przypadku specjalnych potrzeb często istnieje konieczność organizowania osobnych spotkań z rodzicami, z panią pedagog, z moim udziałem. Jak wspominałem, w przypadku mojej szkoły działa już prawo dużych liczb. My mamy około setki licealistów, którymi trzeba się zaopiekować właśnie pod kątem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego ja byłem zmuszony trochę do jak gdyby bardziej ogólnego i systematycznego działania niż w przypadku małej ilości uczniów, kiedy można tych uczniów i rodziców objąć takim bardzo indywidualnym potraktowaniem. To jest naprawdę u mnie około 100 osób, które wymagają osobnego potraktowania. Mówiąc o tej systematyczności, pewnym poziomie ogólności, odwołam się do dokumentu, który właśnie trzymam i próbuję zaprezentować. To jest system pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów pierwszego liceum imienia Jana Kasprowicza w Świdnicy, gdzie w sposób sformalizowany określiliśmy sobie na Radzie, jak będziemy pracowali z tą ilością uczniów. Szczególna rola przypada tutaj oczywiście dyrektorowi, który odpowiada za PP, ale ważną rolę odgrywa w tym systemie, w tym logosie wspierania wychowawca klasy i zwłaszcza pani psycholog, pani pedagog i pani pedagog specjalna. To na ich barkach spoczywa taki główny ciężar, jeśli chodzi o kontakty z rodzicami, ustalanie rekomendacji, zaleceń, wpisywanie tych zaleceń do e-dziennika. Natomiast zawsze początkiem i końcem tego procesu jestem ja jako dyrektor szkoły, bo wszystkie dokumenty i trudne sprawy do mnie trafiają. Jestem pierwszym czytelnikiem orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, wniosków i podań uczniów. I dopiero po tej lekturze spotykam się z panią pedagog, ewentualnie z panią psycholog, bo tu panie również są podzielone, jeśli chodzi o pewne działania i pewne aktywności w ramach PP, i ustalamy tok dalszego postępowania. Potem te kontakty z rodzicami przejmują panie i na końcu również już po wszelkich ustaleniach jestem ja, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast jeśli pytasz o te dobre relacje i taką receptę na te dobre relacje, to ja mam tylko trzy. Po pierwsze, uważne słuchanie rodziców. Po drugie, trzeba mieć dla nich czas i to dużo czasu, a nie z zegarkiem w ręku ciągle przyspieszać szkolny zegar albo szkolny dzwonek, bo tak to się dzieje na co dzień, że tego czasu nam ciągle brakuje, tylko jak jest trudna sprawa, to z góry rezerwuję sobie około 40 minut czasu na taką rozmowę. Uważnie wysłuchać, być życzliwym dla tego rodzica i jeszcze jedno, być bardzo dobrze przygotowanym do tej rozmowy. To znaczy, nie wyobrażam sobie, że jestem nieprzygotowany do tej rozmowy, że nie mam informacji wynikających z dokumentów, opinii pani pedagog, czy na przykład opinii wychowawcy albo nauczycieli, którzy uczą w tej klasie. Czy tego ucznia. Często bywa tak, że w ogóle proszę przy pomocy dziennika o kilka podpowiedzi, bo mam ważne spotkanie z rodzicem i nauczyciele na moją prośbę zwracają mi uwagę na pewne aspekty, które powinienem poruszyć z rodzicami. To sprawia dobre wrażenie na rodzicu, kiedy on wie, że ja znam szczegółowe warunki funkcjonowania dziecka na polskim, etyce, WF-ie, etc. No tak. Mam wrażenie, że docenia moją fachowość. Trzy, wtedy łatwiej jest ustalić pewne
rekomendacje, których będziemy się trzymali. Ja jako dyrektor szkoły i szkoła i nauczyciele, a on jako rodzic. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że stawiasz na taką przejrzystość, bliskość kontaktu z rodzicem, ale też pełną informację zarówno o możliwościach, ograniczeniach, uwarunkowaniach prawnych, ale też warunkach uczenia się konkretnego dziecka. Jeżeli już wchodzisz w taki dialog, to starasz się być przygotowanym. Tak to zrozumiałem. A ty, Ola, jak to u ciebie jest? Zawsze w pierwszych rozmowach ze mną, jak sobie możecie Państwo wyobrazić, drogi Przemku, 100 osób i 100 spotkań po pół godzinie, no no tak. Łatwo policzyć. Łatwo nie jest, oczywiście. Przechodzimy do Oli, do Wrocławia. Słuchajcie, ja mimo, że jestem osobą, osoby, które mnie znają taką bardzo wolnościową, to od pewnego czasu stałam się fanką procedur, ponieważ procedury to jest coś, co porządkuje pewne rzeczy i procedury to jest coś, co stwarza poczucie bezpieczeństwa. Kiedyś zachwyciłam się procedurami, tu muszę Przemku krótko to powiedzieć, dlaczego i jak ja rozumiem procedury. Rozumiem. Kiedy mój kolega, który był z misją żołnierzem i uczestniczył w misji z armią amerykańską, bardzo się śmiał, że Amerykanie mają na wszystko procedury, do momentu, kiedy była sytuacja niespodziewana, podbramkowa, i rzeczywiście wszyscy w tej sytuacji bardzo trudnej wiedzieli, jak się zachować, co zrobić, mimo że pracowali ze sobą pierwszy raz. I ja mam też takie procedury na coś, co pomaga i nauczycielom, i daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom, że my jako szkoła nie reagujemy pochopnie, i wiemy, jak zaopiekować właśnie takie specyficzne potrzeby ucznia. Ponieważ my jesteśmy szkołą podstawową, to bardzo często to my jesteśmy tym pierwszym takim ogniwem, które znajduje problem, pokazuje go rodzicom i tak naprawdę dopiero kieruje dziecko do diagnozy, która ma na celu tam uzyskanie dokumentów, ale tak jak powiedziała Agnieszka, no, opinie, orzeczenia to są tylko dokumenty, natomiast my pracujemy z żywym dzieckiem. I my mamy taką procedurę 6 kroków, która jest znana i rodzicom, i nauczycielom, gdzie jest bardzo wyraźnie powiedziane, kto w którym momencie reaguje i z kim się kontaktuje. I tak w pierwszym kroku, jeżeli pojawiają się jakieś obserwacje, trudności z dzieckiem, wychowawca rozmawia z psychologiem, w kolejnym kroku spotykamy się z rodzicami, pytamy, czy coś się dzieje w domu, i nie będę tu już tej całej procedury, bo ona jest dosyć szczegółowo opisana, ale na każdym z tych 6 kroków jest opisane, kto się zajmuje. Ja jestem jako dyrektor włączona w kroku 5 dopiero, bo tak jak słusznie Robert powiedział, no dyrektor nie jest w stanie przeprowadzić tych rozmów ze wszystkimi rodzicami, ale bardzo dbamy, żeby cokolwiek się dzieje z dzieckiem, zaprosić rodziców do współpracy. Ponieważ czasami informacje uzyskane od rodziców pomagają nam zaprojektować pracę z dzieckiem. I też jeśli my się z rodzicami od początku komunikujemy i kontaktujemy, to jeśli przychodzi ten moment, że my już potrzebujemy diagnozy w poradni, to też rodzice są skłonni z nami współpracować, i jeśli widzą, że my przed tą diagnozą wdrażamy już szereg działań w szkole, to wiedzą, że ta diagnoza jest tylko jakimś tam kolejnym elementem, a nie czymś, od czego zaczynamy pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I myślę, że to takie proceduralne zabezpieczenie, które tak jak powiedziałam, daje bezpieczeństwo i rodzicom, i wszystkim pracującym w szkole, bo to są trudne sytuacje, z którymi się też muszą mierzyć i nauczyciele, i psychologowie, to sprawia, że to nasze postępowanie jest transparentne i rodzic wie, na czym stoi. Po prostu czuje się zaopiekowany. Jasne. Spodziewałem się tego.
ale na czacie pojawiła się informacja, poproszę o procedurę 6 kroków. Rozumiem, że to jest Twoje autorskie Tak, to rozwiązanie, jest moje które autorskie stosujesz w szkole. rozwiązanie. Jestem w stanie się tym podzielić, ale po takim odpersonalizowaniu i przerobieniu to z takiej bardzo naszej szkolnej procedury na bardziej ogólną. Bo tam my mamy dokładnie z nazwiskami, kto do kogo się po prostu Jasne, to kontaktuje. może porozmawiamy o tym po webinarze Tak, i jak to możemy się możemy udać je namówić, udostępnić? żeby tym osobom, które były dzisiaj zarejestrowane, moglibyśmy to udostępnić. To bardzo dziękuję za ten ogólny ogląd relacji z rodzicami. Chcę też przy okazji podziękować tym uczestnikom naszym, którzy dzielą się właśnie praktykami na czacie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. No i następny wątek, którym chciałbym się zająć, to jest wątek, w którym pojawia się trzeci partner w tym dialogu, właściwie to jest trójgłos już wtedy, a mianowicie poradnia, bo w kwestiach związanych z tymi specjalnymi potrzebami, jak wiadomo, poradnia odgrywa znaczącą rolę i chcę Was spytać, czy pojawiają się u Was wokół tej sprawy, tej obecności poradni, jakieś problemy, a może macie jakoś szczególnie dobrze ułożoną współpracę? I jeżeli tak, to jak się odnajdujecie w tym dialogu, gdzie jest rodzic i poradnia? Co tam się może zdarzyć złego, a może dobrego z punktu widzenia potrzeb dziecka? Może Roberta teraz poproszę jako pierwszego. Współpraca z poradnią jest niezwykle ważna dla dyrektora i dla szkoły i o tę współpracę powinny zabiegać dwie strony. I tak jest w naszym przypadku. To zabieganie wygląda między innymi tak, że i poradnia, i ja troszczymy się o to, żeby na szczytach władzy dochodziło do częstych spotkań przy kawie, przy różnych tematach, które od razu nas do siebie zbliżają. I powodują, że kiedy poradnia czegoś potrzebuje ode mnie, jestem do dyspozycji i odwrotnie, kiedy ja czegoś potrzebuję od poradni, albo nie rozumiem jakiegoś zapisu, albo szczególnie zależy mi na szybkości działania, wystawienia opinii, albo uwaga, interwencji kryzysowej, psychologa, pedagoga, bo oni naprawdę w naszym przypadku mają świetnych specjalistów, to wtedy jesteśmy na siebie otwarci. Nasza poradnia ma taki bardzo dobry zwyczaj, że na początku roku zaprasza wszystkich specjalistów, którzy zajmują się specjalnymi potrzebami, na spotkanie do poradni, takie integracyjno-zapoznawczo-informacyjne. I to powoduje, że jesteśmy bliżej siebie. Natomiast muszę przyznać, że do tej współpracy odwołujemy się wtedy, kiedy jest potrzeba, pilna potrzeba, dlatego że poradnia. Co wiem z ust mojej koleżanki, pani dyrektor, jest po prostu zasypywana kolejnymi prośbami, opiniami. Zwyczajnie w świecie, mimo wzrostu zatrudnienia, poradnia ma problemy z przerobieniem i z przerobem tych wszystkich wniosków, które do nich spływają. I to jest taka chyba smutna część tej naszej szkolnej rzeczywistości. Rzeczywistości, no tak. Że mimo tego, że powinniśmy bardzo blisko ze sobą współpracować, ja już nie mówię o tych wrześniowych spotkaniach kawowych, to potem te spotkania się zawężają albo skracają do przelotnych telefonów, przelotnych spotkań, bo wszyscy jesteśmy skupieni na swoich szkołach, bo jest tyle tej pracy. Ale trudno mi sobie wyobrazić pracę PP bez współpracy z moją poradnią. No właśnie, ale rozumiem, że to też działa doskonale jak panaceum na relacje z dyrektorami, bo z rodzicami. Dlatego, że wtedy przy dobrej współpracy z PPP, co tutaj malowniczo opisałeś jako spotkania przy kawie, ale po prostu to jest dialog, rozumiem, stały. Znacie się, rozmawiacie o trudnościach też. No Tak. to trudniej jest na przykład. Bo wyobrażam sobie, że takie sytuacje, zresztą zaraz zapytam też Olę i Agnieszkę, że bywa tak, że poradnia może ułatwić albo utrudnić dialog z rodzicami w różnych sytuacjach. Chcę sprawdzić. Agnieszka, czy zgodziłabyś się z taką myślą?
Znaczy, powiem tak, po pierwsze, z punktu widzenia dyrektora też musimy wiedzieć, jakie poradnia ma zadania, tak? Jakby ktoś szukał, to poradnia z 1 lutego 2013 roku, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej mówi o tym, czym poradnia się zajmuje. I często my dyrektorzy mamy takie właśnie, że poradnia to jest od wystawiania diagnoz i na tym się kończy. Nie, poradnia też prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i też warto dopytać rodzica, bo może się okazać tak, że to dziecko nie uczęszcza na zajęcia jakieś do nas, czy do psychologa, czy na zajęcia rewalidacyjne, ale uczęszcza na takie zajęcia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. No i tym bardziej powinniśmy mieć dobry kontakt z poradnią, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje, jak to dziecko funkcjonuje, jak pracuje, jakie są zalecenia na przykład dla nauczyciela. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne również oferują różnego rodzaju szkolenia, spotkania dla rodziców, mogą być wsparciem dla wychowawców. Mogą być wsparciem na przykład dla nauczyciela, który współorganizuje pracę w klasie, gdzie może podać kierunek, tak? Więc jest to też wsparcie. To, oczywiście ja mówię tutaj o poradniach, poradni tutaj u siebie w Płocku, gdzie naprawdę jest bardzo ścisła współpraca, ale też pamiętajmy, no my mamy akurat tyle dobrze w szkole, że i mamy pedagoga i pedagoga specjalnego i psychologa. Ale jeżeli któraś szkoła na przykład nie ma psychologa, a ma dziecko, które na przykład ma myśli samobójcze albo okalecza się i potrzebują wsparcia, bo na przykład pedagog nie czuje się na tyle bezpieczny, żeby z tym dzieckiem pracować, z rodzicem, to wtedy możemy, nie na zasadzie, no to państwo poszukają pomocy poradni, ale my ze swojej strony zadzwonić do tej poradni, zapytać się, umówić wręcz takie spotkanie. Więc tutaj myślę, że poradnie nie tylko jako centra wystawiania orzeczeń i opinii i dostosowań, tylko też jako właśnie takie wsparcie i współpraca. Jasne. A jak u Ciebie, Ola? Czy Wiecie, można no ja było jestem tak z powiedzieć? dużego miasta, z Wrocławia. U nas jest tak, że poradnie są rejonizowane, czyli szkoła należy do rejonu poradni. Poradnie mają bardzo duże rejony i bardzo dużo pracy. Natomiast co mi się sprawdza, bo trudno, żeby poradnie pamiętały, ile tam szkół jest w ich rejonie i co się dzieje w każdej szkole. Ja zawsze, jeżeli szkoła zmienia lokalizację bądź zaczynam współpracę z jakąś poradnią, to zapraszam po prostu panią dyrektor z poradni na kawę, żeby jej opowiedzieć, pokazać, jak pracuje szkoła, jakie mamy metody pracy. Dlaczego? Jeżeli my nawiążemy taki kontakt i będzie wiadomo, jakie my mamy podejście do dzieci, do rodziców, to te opinie, które my piszemy do wystawiania orzeczeń i opinii, informacje, które piszemy do wystawiania orzeczeń i opinii, są też inaczej brane przez poradnie pod uwagę i też telefonicznie czasami, jeżeli wysyłamy dziecko, jeżeli jest jakaś sytuacja taka podbramkowa, zależy nam na czasie, to też się kontaktujemy, ale nie czarujmy się, w dużym mieście naprawdę nasze poradnie są zawalone i jeżeli chodzi o jakieś czy zajęcia, czy no po prostu terminy w poradniach są bardzo długie. Jasne. Ale tak, mieć kontakt, żeby poradnia wiedziała, jak szkoła pracuje, żeby poradnia wiedziała, kim my jesteśmy, to wtedy ta współpraca jest na pewno lepsza. Dziękuję bardzo. Czyli też kawa. Znajomość, kontakt, przepływ zdecydowanie informacji. Ok. Zobaczcie, nie tylko gabinet, ale serwis kawowy. Niezwykle no tak, ważny w zarządzaniu szkołą. Oczywiście, ale idziemy dalej. I teraz mamy taki temat bardzo ściśle związany z pewnymi konkretnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi dokumentów związanych z potrzebami uczniów. Chciałem Was zapytać o takie typowe punkty zapalne, takie problemy pojawiające się wokół zaleceń, opinii, orzeczeń. I jak sobie z nimi radzicie? Po jakimś jednym przykładzie, gdybyście mogli, Agnieszka. To są dwa przypadki rodziców nadopiekuńczych, którzy mają opinię, orzeczenie z poradni i traktują to na zasadzie takiej tarczy.
Tak, moje dziecko ma opinię, moje dziecko ma orzeczenie, pani musi to, 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 to i to. Więc jeżeli jakaś ocena się nie podoba, to przychodzą i tutaj walczą. Tak, czy na pewno było dostosowane, czy w odpowiedni sposób przekazane, czy w odpowiedni sposób jest dziecko uczone. Więc taki rodzic, który traktuje tą opinię, orzeczenie właśnie na zasadzie tarczy obronnej dla swojego dziecka, może takiego parasola, może ochronnego, gdzie temu dziecku tak naprawdę wszystko wolno, bo ma opinię i orzeczenie. Więc tu my musimy się dostosować. Drugi rodzaj Ale rodzica. Agnieszka, zanim powiemy o drugim, to jak sobie z tym radzisz? Czy masz na to jakiś sposób? Znowu wracam do tego rozmowa, tak? Pokazanie, przedstawienie. My też mamy tak zwane żyjące rozkłady materiału. Wiem, że to zaraz zabrzmi tak dziwnie, że coś takiego posiadamy. Posiadamy taki dokument, gdzie wpisujemy, dokumentujemy, jak pracujemy z dziećmi. Też mamy, no my jako dyrektorzy chodzimy na zajęcia, na obserwacje, na tą indywidualizację. My to obserwujemy, my wiemy, jak pracuje nauczyciel, tak? Ja zawsze staję w obronie nauczyciela, bo wiem, jak moi nauczyciele pracują. To jest tak naprawdę funkcja dyrektora, wicedyrektora, żeby wiedzieć, jak pracujemy. Jeżeli stawiane są takie zarzuty, oczywiście odpieram, pokazuję. Też mamy dostosowane sprawdziany na takiej zasadzie, no jeżeli wynika dostosowanie, tam wydłużenie czasu, to w różny sposób możemy zrobić. Tym bardziej, że teraz pewnie Państwo już też do tego dokumentu dotarli, że od sierpnia my musimy, jeżeli dziecko będzie miało dostosowanie do egzaminu, no to my musimy udokumentować to dostosowanie w ciągu cyklu nauczania. Więc tu też trzeba różne sposoby sobie przygotować jako dyrektor, że no jeżeli ktoś mi zarzuci, czy rodzic, czy ktoś z zewnątrz, tak, czy na pewno są dostosowane te formy, metody pracy do tego dziecka, więc jak pan to dokumentuje, tak, więc to wszystko mamy. Zwracam się do tego, że rozmowa z rodzicem jest najważniejsza i to, co powiedział Robert, to nie może być na zasadzie takiej, że ja sobie rodziców umówię na spotkaniu, na zebraniu co 10 minut. Bo czasem jest to czas, gdzie potrzebuje tego więcej czasu, żeby wyjaśnić, dlaczego my z tym dzieckiem tak pracujemy, ale z drugiej strony też się zapytać, jak rodzic też pracuje ze swoim dzieckiem. Ja już nie mówię o takim pracy dydaktycznej, ale często motywującej, bo te dzieci często z orzeczeniami, opiniami są, nie mają takiego wewnętrznej chęci pracy, tak? One też tak mają często w głowie, jak rodzic układa, no ale ty tego nie musisz, tak? I on w końcu przychodzi, też mówi, ja tego nie muszę. Muszę. Więc wracam do tego, że rozmowa, tak naprawdę to jest chyba klucz, czas i rozmowa. Jasne. A ten drugi typ? Ten drugi typ, który nie widzi problemu. A to do niego wrócimy. To do niego Okej. wrócimy, a teraz zostawmy. Robert, jak u ciebie? Taki typowy kłopot, typowy problem, który bywa punktem zapalnym w dialogu z rodzicami. Paradoksalnie to nie jest wcale niezrozumienie dokumentu, który przygotowuje poradnia, czy zaświadczenia lekarskiego, czy opinii poradni, bo te rodzice dość skrupulatnie czytają, choć nie rozumieją do końca, to my oczywiście w tej pierwszej rozmowie, czy ja, czy pani pedagog, wyjaśniamy zawiłości tych zapisów, co nie wiem, oznacza na przykład możliwość zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, kiedy to się dzieje, etc. Punkty zapalne pojawiają się, jak już sobie wszystko wyjaśnimy, sformułujemy zalecenie i rekomendacje i jest takie wielkie niezrozumienie i zdziwienie ze strony rodziców, że jeżeli na przykład dziecko ma mieć ścieżkę z polskiego, że on nie będzie miał tych 2 godzin polskiego wtedy, kiedy jest w planie ten polski, tylko musi czekać w bibliotece, a te 2 godziny polskiego będzie miało od 16 do 17.30. Nie rozumieją organizacji pracy szkoły, tego, że nauczyciele mają bardzo dużo godzin i często jest tak, że to muszę do nauczyciela dostosować zajęcia ucznia, a nie odwrotnie. To budzi wielkie zdziwienie, często rozczarowanie, także wynikające z tego, że nauczyciele po przekroczeniu pewnej miarki ilości godzin, a przypomnę, że do 20, powyżej 22 mają prawo powiedzieć każdemu dyrektorowi nie chcę więcej, rodzice tego nie rozumieją.
Nie rozumieją, dlaczego aż 16 nauczycieli do obsługi nauczeń indywidualnych u mnie to są nauczyciele spoza mojej szkoły. Właśnie dlatego, że moim nauczycielom z szacunku daję możliwość wyboru. Ci, którzy mają oczywiście powyżej 22 godzin. Mi zależy na tym, żeby oni byli sprawni, dobrze przygotowani, aktywni i względnie wypoczęci w klasach, w których szykują uczniów do matury i mają te swoje podstawowe zajęcia. Ja nie staram się ich dociążać na maksa, bo jak ktoś ma 4 czy 5 klas z polskiego, to jest wystarczająco dużo, żeby się na nich skupił. Dlatego moja szkoła, do obsługi mojej szkoły wystarczyłoby, myślę, że 36 do 40 nauczycieli, a ja już mam prawie 70 na spisie zatrudnionych pracowników, przy czym No znaczna niestety. część to jest 2,18, 1,18, etc. Drugi problem i punkt zapalny to jest to, że mimo zaleceń wpisanych do dziennika, mimo spotkań z nauczycielami, część nauczycieli jednak zapomina o tych zaleceniach i dostosowaniach. I oczywiście wtedy to zwykle do mnie wraca w postaci czy skargi, czy monitu, czy uwagi, że któryś z nauczycieli czegoś nie stosuje albo stosuje inaczej niż wyobraża sobie rodzic. I wtedy znowu cierpliwa, uważna rozmowa z każdą ze stron, a najlepiej trójkowa rozmowa z nauczycielem i rodzicem z reguły wyjaśnia problem. Prawda. No tak, czyli im więcej konkretu, tym lepiej. Im więcej stron w tej rozmowie. Ola, a jak u ciebie, co ty byś nazwała takim Słuchajcie, punktem ja myślę, zapalnym, że topowym? Takim zapalnym punktem jest to, że trzeba niezrozumienie, co to jest dostosowanie i kiedy i po co się je stosuje. Pamiętajmy, że to my nauczyciele, ja dyrektor, jestem odpowiedzialna za zaprojektowanie procesu edukacyjnego moich uczniów. I teraz dostosowania, które mam zastosować, mają pomóc mojemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonować i płynnie przechodzić, uczestniczyć w tym procesie edukacyjnym. Ponieważ ja jestem specjalistą od projektowania tego procesu edukacyjnego, to też ja, mówiąc ja, no tak wiecie, stosuję taką hiperbolę, bo to też chodzi o nauczycieli, tak? Ja nauczyciel wiem, znam ucznia, pracuję z nim i wiem, jakie dostosowania są temu konkretnemu uczniowi potrzebne. Bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że to nie jest tak, że stworzymy kafeterię dostosowań, te dla ADHD-owców, te dla mutyzmu, te dla spektrum, ponieważ mimo takich samych zapisów w orzeczeniach czy opiniach, uczniowie funkcjonują zupełnie inaczej. I my bardzo mocno tłumaczymy rodzicom, że tak jak rodzic stosuje metody wychowawcze, podejście do dziecka w domu w stosunku do swojego dziecka, tak, a nie bierze podręcznik, jak wychować dziecko, nie wiem, w spektrum, to tak samo my w szkole, jako odpowiedzialni za ten proces edukacyjny, oczywiście w dialogu z rodzicem, tłumacząc, dlaczego tak jest, obserwując dziecko, starsze dzieci też pytając, co jest mu potrzebne, a co nie, stosujemy te dostosowania. I myślę, że to jest taki punkt zapalny, bo tak jak już mówiliście, czasami rodzice chcieliby wszystko, wszystkie te punkty, które są tam zapisane w orzeczeniu, wszystkie zajęcia, a dziecko jest w spektrum i tak już jest przeciążone. I niekoniecznie wszystkie te punkty muszę realizować jako osobne zajęcia, bo mogą być stosowane podczas zajęć. Bądź też mam rodziców, którzy mówią, nie, my nie chcemy żadnych dostosowań, nam to jest niepotrzebne. No i wtedy ja mówię, przepraszam, ale nam tutaj, żebyśmy mogli pracować z dzieckiem, jest to potrzebne. I to jest chyba taki główny punkt zapalny, rozumienie roli orzeczenia i rozumienie, co to znaczy dostosowanie i do czego to dostosowanie ma być. Wpis pani Jolanty o tym, że spotkała się z takim oczekiwaniem, że dostosowanie oznacza gwarancję zdanego egzaminu. To wątek egzaminu jeszcze będziemy mieli przez chwilę, ale wróćmy do tego, co Agnieszka już zaczęła i ja zatrzymałem, czyli ten drugi typ problemu, bo chcemy się temu trochę przyjrzeć osobno,
Rodzic, który nie widzi potrzeb swojego dziecka. Agnieszko, słyszysz? Tak, już zostałam wywołana. Tak, może nawet, wiecie, nie tyle co nie widzi, co wypiera. Bo on może widzi, tak, że faktycznie coś się dzieje, odstaje od grupy, nawet jak obserwuje to dziecko pracy w grupie, ale nie dopuszcza tego do siebie. Tak, i znowu to jest jakby dodatkowa dla nas praca, żeby pokazać temu rodzicowi, że to dziecko to nie jest jakaś choroba, gdzie dostanie leki i za 2-3 miesiące przejdzie. Że to nie jest na takiej zasadzie, że to dziecko, nie wiem, jest leniwe i że jak nakrzyczą na niego, dostanie karę, to nagle zacznie funkcjonować. Głównie tu mówimy o takich wyparciach, jeżeli chodzi o ADHD, Asperger, autyzm, tak? To chcą rodzice wypierają. Takie raczej tutaj się dzieją sytuacje, że coś konkretnego u dziecka nie funkcjonuje. No i po pierwsze możemy, tak jak mówiła tutaj Ola, wytłumaczyć, na czym to polega, to schorzenie, jak możemy pracować, ale tak jak mówię na początku, chyba rodzic musi sam ze sobą to przepracować, tym bardziej, że jeżeli jest rodzic ambitny, który oczekuje bardzo dużo od swojego dziecka, a to dziecko naprawdę nie jest w stanie przeskoczyć jakiejś bariery, która tak naprawdę nie zależy od niego. No i tu myślę, że trzeba by było porozmawiać z rodzicem znowu w sposób bardzo delikatny i też przemyślany. I tu myślę, że duża rola pedagoga specjalnego w szkole, psychologa, który właśnie zaproponuje terapię dla dorosłego, tak, z pogodzeniem się, bo też może być to w różny sposób odebrane, że możemy zasugerować, że przydałaby się rozmowa z psychologiem dla rodzica, ale ten rodzic może zareagować: tak, już pani stwierdziła, że z moim dzieckiem jest coś nie tak, to teraz jeszcze mnie do psychologa, prawda? No tak, też może być taka ostrożność jest sytuacja zalecana. Obronna, więc do tego naprawdę trzeba się przygotować, do takiej rozmowy. To jest poważna rozmowa. To nie może być rozmowa na zasadzie, no to jak się pan nie potrafi z tym, czy pani pogodzić, no to może psycholog pomoże, tak? Absolutnie w ten sposób bym nie działała, bo to może być naprawdę odwrotne. Jasne. Ola, ciebie poproszę, bo ty masz, mówiłaś, jak rozmawialiśmy o tej swojej metaforze okularów. Opowiedz, Słuchajcie, ja to w ogóle powiem, że to jest chyba najtrudniejszy kawałek, bo ja bym nawet nie powiedziała, że nie wiem, czy nie widzą, czy nie chcą widzieć, tylko tak jak powiedziała Agnieszka, to jest taki naturalny mechanizm po prostu obronny mózgu przed problemami, to jest to wyparcie. No Takimi i dobrze problemami, wiemy. które są szczególnie bolesne, no bo tak, słuchajcie, każdy chciałby mieć dziecka. Dziecko zdrowe, dobrze uczące się i najlepiej bez problemów. A jeszcze dodajmy, że jeżeli tak nie jest, jeżeli chodzi o jakikolwiek problem z dzieckiem, to może być choroba, to może być też nieneurotypowość, no to często towarzyszy nam takie pytanie, dlaczego ja, tak? To jest pytanie do świata, a ponieważ trudno otworzyć okno i krzyczeć je na zewnątrz, no to szkoła jest takim jakby przedstawicielem świata, pierwszym na linii, i my się często spotykamy z tym pytaniem, bądź też z wypieraniem. Ja już słyszałam różne rzeczy, że to jest, no często jesteśmy my obwiniani, tylko musimy pamiętać, że to nie jest do nas, to nie jest o nas, tylko to jest do świata. W świecie ja przecież nic nie zrobiłem, dlaczego moje dziecko ma takie problemy. Poza tym musimy też pamiętać, że rodzice, każdy rodzic to ma, mniej lub bardziej uświadomione. Jeżeli jest problem z dzieckiem, to uruchamia nam się taki mechanizm, mówię to też jako rodzic, i jeszcze raz powtarzam, on może być w pełni nieuświadomiony, coś jest ze mną nie tak jako z rodzicem. I to już jest bardzo mocny mechanizm, z którym trzeba bardzo delikatnie pracować. Ja mam taką radę, taki swój własny sposób. To słuchajcie, ja wrócę cały czas do ciągłości i do procesu, bo jeżeli ja mam tą swoją procedurę i spotykam się z rodzicami w sposób ciągły,
mówiąc, zaczynając, nawet rozmawiając o drobnych problemach dziecka, to jeżeli się pojawiają te poważniejsze problemy, my już jesteśmy w relacji z tymi rodzicami i zawsze mówimy językiem korzyści dla dziecka. I tak jak Przemek powiedział, ja po prostu daję no bardzo takie proste przykłady. Mówię, słuchajcie, no jeżeli wasze dziecko ma wadę wzroku, no to przecież nie zabronicie mu nosić okularów, tak? To nie jest nic złego, że nosi okulary. No jeżeli ma specyficzne potrzeby edukacyjne, to czasami potrzebuje wydłużonego czasu, czasami wspierania, tak? Jeżeli, nie wiem, skręcimy sobie nogę, to używamy kuli. No nie każemy skakać na jednej nodze, bo to będzie nieefektywne. I ja się zawsze trzymam tego, że jeśli zajmiemy się, zaopiekujemy te specyficzne potrzeby edukacyjne, włożymy to w pracę my jako szkoła i rodzic jako dom, jako środowisko rodzinne, to tak jak okulary zabierają tą niedogodność, którą jest brak widzenia, tak samo my usuwamy te przeszkody, które po prostu pomogą rozwinąć się dziecku. Jasne. Każdy pomysł jest dobry. Robert, czy mówiłeś o tych 100 uczniach, czyli właściwie co piątym, który ma jakieś formy dostosowania. Czy w związku z tym w liceum, w szkole ponadpodstawowej na twoje oko jest problem niedostrzegania tych specjalnych potrzeb? I czy można sobie z tym jakoś radzić? Jest, chociaż moim zdaniem tych nadgorliwych, nadwrażliwych rodziców, którzy pochylają się, widzą tych specjalnych potrzeb w swoich dzieciach więcej niż potrzeba, niż sytuacja dziecka, jest znacznie więcej niż tych rodziców niewidzących albo tych, którzy wypierają problem swojego dziecka. I wtedy oczywiście uważna szkoła, uważny nauczyciel musi na to zwrócić uwagę. I u nas w pierwszej linii, czy na pierwszej linii frontu zawsze stoi w tym przypadku wychowawca i nauczyciel i pedagog. Ale jeżeli to wyparcie albo to niewidzenie jest już ślepotą, a potrzeba dla dobra dziecka interwencji szkoły, to biorę to ja na siebie i wtedy z reguły uwaga z dyrektora albo rozmowa z dyrektorem przełamuje pewne bariery i pewne lody. Jest też grupa rodziców, którzy mimo oczywistych potrzeb związanych ze specjalnymi potrzebami nie godzą się na te dostosowania, bo uważają, że szkoła to swoistego rodzaju poligon życiowo-wojskowy i dziecko ma sobie radzić, a ewidentnie to dziecko sobie na tym poligonie nie radzi. I wtedy potrzebna jest interwencja kogoś z nas. Podkreślam, ja z reguły jestem na końcu tego łańcucha pokarmowego albo w ostatnim rzędzie maszerującego wojska na to pole bitwy, na ten poligon. Przy czym z perspektywy mnie jako dyrektora praktyka więcej problemów, więcej czasu muszę poświęcić tym więcej widzącym niż niewidzącym. No tak, no tak, ale z drugiej strony ważne jest też to pamiętanie, że tej fali towarzyszą też takie osoby, które po prostu giną w tym i uważność nauczycieli jest tu ważna. No dobrze, przechodzimy do ostatniego wątku. Specjalne potrzeby, egzaminy. Też myślę, że tutaj będzie specyfika szkoły ponadpodstawowej z racji matury. No ale egzamin to egzamin. Czy dialog z rodzicami wokół egzaminu nastręcza jakieś szczególne problemy? Albo czy moglibyście się podzielić jakąś dobrą praktyką przygotowania do tego, żeby tych problemów przy okazji egzaminowania nie było? Zacznę od Agnieszki. Jeżeli chodzi o egzamin, to po pierwsze my jako szkoły mamy obowiązek wychowawcy czy dyrektor, różnie to jest rozwiązywane. U nas jest to w ten sposób, że ja się zajmuję jakby całym egzaminem, więc też pierwsze spotkanie wrześniowe w klasach ósmych odwiedzam rodziców, mówię jak wygląda egzamin i na przykład niektórzy się pierwszy raz dowiadują, że są jakieś dostosowania, które można tutaj cudzysłów załatwić, żeby dziecko miało wydłużony czas na egzaminie. A na przykład rodzic twierdzi, że jest słaby z matematyki, więc szybko ruszają w procedurę załatwiania dokumentów, czyli szukania czegoś na siłę.
Też jestem egzaminatorem i widzę, że przyrost egzaminów, gdzie uczniowie mają dostosowania, w szczególności wydłużenie czasu, czyli mówimy tutaj o dys, przyrasta naprawdę corocznie ponad 100%. Ktoś powie, no dobra, ale mnie tylko dotyczą te orzeczenia, opinie do 30 września. No nie jest tak do końca, bo te dostosowania można zmieniać. Ja miałam taki przykład w tamtym roku, że dostosowanie było do uczennicy, która nie posiadała opinii ani orzeczenia, natomiast miała informację od lekarza, psychologa, psychiatry nawet, który wskazał, że dziecko musi być motywowane do pracy. Czyli samo wydłużenie jej czasu nic nie daje, no bo czy ma dłuższy czas, czy krótszy, poddaje się przy którymś zadaniu, rezygnuje z pracy i przerywa ją, więc wydłużenie samego czasu nic nie daje. Natomiast rodzice wnioskowali, też taki był w opinii lekarza informacja, że nauczyciel, który motywuje dziecko, w dodatku nauczyciel, przy którym dziecko się dobrze czuje. No dla mnie to było takie trochę zdziwienie, no szukałam, no okej, okay, jest tam takie informacja, tak, w dostosowaniach, że na wniosek dyrektora może być to dostosowanie, niekoniecznie tylko z opinii, czy wynikające z orzeczenia. Więc tu też taka moja rada, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, w szczególności wiem, że podważane są teraz bardzo często wyniki matur, lepiej zadzwońcie i się spytajcie, jak to wygląda od strony właśnie organizacji, najlepiej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ja tak zrobiłam, zadzwoniłam, zapytałam, jak to wygląda, co ze strony dyrektora należy zrobić, żeby to dostosowanie było, czy jest taka możliwość właśnie na podstawie opinii lekarza. Okazało się, że tak, jest taka, przygotowaliśmy dokumenty i dziecko w ten sposób miało dostosowany egzamin. Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, tak, czy dostosowywać, czy nie, lepiej to sprawdzić i dostosować, no niż później się okazuje, że jak rodzic zadzwoni, zapyta o to samo. No bo jeżeli rozmawiamy przez telefon, przedstawiamy się, bądź też nie, po informację do Okręgowej Komisji, no to tak samo rodzic może zadzwonić się dowiedzieć, tak? Jeśli my ze szkoły dajemy informację, że nie, nie, absolutnie, a rodzic dzwoni, się okazuje, że okej, okay, jest taka możliwość, tak? Więc lepiej, to jeżeli ważna, nie jesteście... ważna uwaga. Tak, jeżeli żeby traktować... czegokolwiek nie jesteście pewni, to lepiej zadzwonić. Tym bardziej, że powiem szczerze, że chyba nie ma roku, żebym nie dzwoniła, nie zadawała jakichś dodatkowych pytań, jak to przeprowadzić. Lepiej być pewnym, sobie na spokojnie to przeprowadzić. Tak samo te telefony we wrześniu, w październiku i w listopadzie w Okręgowej chyba jeszcze ich nie denerwują. Natomiast gorzej, jak któregoś kwietnia zadzwonimy i się spytamy, co zrobić i się okazuje, że faktycznie można to zrobić, ale można było to zrobić wcześniej. Natomiast też pamiętajcie, że dostosowania są, w szczególności przy dysgrafii. Tutaj uczeń ma możliwość pracy z komputerem, ale ten uczeń musi wiedzieć, jak się pracuje, tak? To trzeba im przedstawić. Powiedzieć też rodzicom, jak to wygląda taka praca z komputerem, że to jest test, który dostaje papierowy, tylko na komputerze pisze, tak? Poszczególne informacje, że to dostosowanie może mieć tylko na przykład na języku polskim, ale na matematyce, gdzie dziecko się już boi, tak, tego zapisu matematycznego, bo nie czuje się zbyt dobrze w tym, może pisać bez komputera, więc wybieramy tylko wskazany przedmiot, na którym ma to dostosowanie, jeżeli chodzi o zapis. Myślę, że też to jest bardzo ważne, żeby porozmawiać z rodzicem, jak taki egzamin przebiega. Jeżeli już wiecie, że w klasie na przykład siódmej dziecko przychodzi z opinią, orzeczeniem o dostosowaniu, że na przykład ma nauczyciela wspomagającego, który z nim pracuje, że razem będą pisali ten egzamin, żeby sobie też to przećwiczyli, zobaczyli. Ja też namawiam zawsze nauczyciela, który gdzieś tam współorganizuje i będzie przy egzaminie, żeby tak pracowali, tak, żeby to dziecko czuło się komfortowo, żeby to nie było coś nowego, tak, nagle coś się dzieje, nigdy pani mi nie czytała, a tu nagle pani mi czyta coś tam, ja się nie potrafię z tym odnaleźć. No jasne, i to też jest profilaktyka trudnych sytuacji w relacjach z rodzicami, jak rozumiem. Tak, tak. I przede wszystkim rozmowa z rodzicem, jak to wygląda, jaki to ma wpływ, że to też odczarować, że to jakichś dodatkowych punktów nie ma, że też nie jest gdzieś to dziecko wrzucane w jakiś inny, jeżeli mówimy o dys, że będzie miał jakiś inny arkusz, tak?
te arkusze pokazać, to samo też jest takie bezpieczeństwo. Chociaż powiem szczerze, że ja wszystkim uczniom pokazuję, jak ten arkusz wygląda, co trzeba z nim zrobić już we wrześniu, żeby po prostu miały to poczucie bezpieczeństwa, bo każde dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a tak samo ten egzamin też jest stresem zarówno dla jednych, jak i dla drugich. To jest bardzo duży stres dla dzieci, więc przekazanie całej procedury też rodzicom już we wrześniu, oni będą też z drugiej strony dla nas wsparciem, tak, że spokojnie, dziecko nie stresuj się, że ma prawo do pomyłki na tym egzaminie, że tam, nie wiem, głowę mu nikt nie urwie, żeby na spokojnie podeszli. Dobrze, czyli kontakt z okręgową komisją, informowanie, trzymanie rodziców blisko tego egzaminu, możliwie wcześnie, tak żeby nie byli zaskoczeni. Olu, a jak u ciebie? Czy to jest jakiś odrębny temat, czy te specjalne potrzeby, a egzamin? Tak, ja w ogóle uważam, moje prywatne zdanie to jest takie, że egzamin w niewielkim stopniu sprawdza rzeczywiste umiejętności ucznia, a sprawdza umiejętność zdawania egzaminów, dlatego też uczniów trzeba do tych egzaminów przygotować, wszystkich uczniów do umiejętności zdawania egzaminów. I jeżeli chodzi o dostosowania, to dla mnie to jest proces ciągły, bo ja ta praca się zaczyna, ja już w szóstej klasie wysyłam dzieci, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, bądź trzeba odnowić opinię, orzeczenie, żeby nie zostawiać do poradni na orzecznictwo, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, na siódmą, nie daj Boże, na ósmą klasę. I to dostosowanie, które jest na egzaminie, jest wynikiem tego, jak się z dzieckiem pracuje, co jest rzeczywiście dziecku potrzebne. I tutaj Agnieszka już wiele powiedziała z tych rzeczy. To, że dziecko może pisać na komputerze, wcale niekoniecznie mu pomaga. I to, że dziecko musi mieć, każde dziecko, nie tylko dziecko ze specjalnymi potrzebami i z dostosowaniami, musi mieć przećwiczone formułę w ogóle zdawania egzaminu, no to wydaje mi się kluczowe. Jasne. Sposób, zakres współpracy z nauczycielem współorganizującym, z tym pomagającym. A ja, słuchajcie, nie mam problemów z dawaniem dostosowań, jakie są tylko możliwe. Raczej staram się być uważna, żeby nie zgubić dzieci, które nie mają takich świadomych rodziców, którzy zadbają o wszystkie możliwe dostosowania. Raczej ja sobie jako takie zadanie wyznaczam to, żeby po prostu przyjrzeć się uważnie uczniom. Oczywiście nie ja sama osobiście to robię, tylko nauczyciele, przedmiotowcy, zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo dla mnie to, że tylu rodziców szuka właśnie czy wydłużenia czasu, czy jakichkolwiek innych dostosowań, to nie jest ani o rodzicach, ani o dzieciach, tylko jest to o tym, o egzaminie, który nie jest sprzyjającą dla żadnego ucznia. Tak sobie pozwolę. To też warto pamiętać. Czas nam się powoli kończy, bo dziś będziemy kończyć troszkę wcześniej, ale chciałbym się poprosić, Robert, żebyś powiedział chociaż zdanie a propos matury. Czy też tak masz, że jakby przyjmujesz te dostosowania z dobrodziejstwem inwentarza? Czy coś jednak w tym obszarze działasz specjalnie? Oj, sporo się musi w tym obszarze zadziać. W naszym przypadku jest średnio 120 maturzystów co roku, z czego około 50 ma rozmaite dostosowania. Mamy taki zwyczaj, że we wrześniu do 20 września przy okazji wypełniania deklaracji maturalnych ja odwiedzam każdą klasę maturalną, tłumacząc zawiłości deklaracji i czym się najlepiej kierować, dokonując wyboru przedmiotów maturalnych. W ślad za mną podąża, albo razem ze mną, to zawsze się odbywa na lekcji wychowawczej w Towarzystwie Wychowawcy, odwiedza klasy pani pedagog, która odpowiada u nas za dostosowanie. Bo w przypadku dostosowań maturalnych to jest bardzo wszystko sformalizowane, to znaczy uczeń ma często opinię albo orzeczenie sprzed kilku lat. Dyrektor CKA wydaje komunikat, w którym określa, kto ma do czego prawo, biorąc pod uwagę jego specjalną potrzebę. I to uczeń musi sobie sam wybrać to dostosowanie maturalne i wpisać do wniosku, który jest załącznikiem do deklaracji maturalnej. Ja tłumaczę zawiłości przedmiotu, wyboru dalszej ścieżki kształcenia
Pani pedagog spotyka się z każdym z uczniów z osobna, bo w przypadku szkoły średniej partnerami dla nas już nie są rodzice, tylko pełnoletni uczniowie maturzyści. Tłumaczy im, co mogą, a czego nie powinni zrobić. Daje im czas do namysłu i dopiero potem oni decydują. To piszę na komputerze, tu chcę arkusz o zwiększonej czcionce, tu będę potrzebował nauczyciela wspomagającego, tu lampkę, tu lupę i tak dalej. Tych dostosowań maturalnych jest coraz więcej, dlatego że no, jeśli poszliśmy tą drogą dostosowań, to CKE jak gdyby jest zmuszona do tego, żeby tych to spektrum dostosowań było coraz szersze. Natomiast z rodzicami kontaktujemy się wtedy, jeśli dziecko ma no, wielopoziomowe problemy, czy zdrowotne, czy SPE, wtedy jeżeli nie jest w stanie samodzielnie dokonać wyboru albo ma wątpliwość, co powinien zrobić, wtedy kontaktujemy się dodatkowo z rodzicami, którzy są takimi najlepszymi ambasadorami swoich, często już dorosłych dzieci, ale są tacy, że są na tyle niesamodzielni, że trzeba podpytać mamę, czy to ma być egzamin w osobnej sali, czy może być z całą grupą, z kim można go połączyć, a z kim nie, bo to bywa problematyczne. Czyli bywają tu też potrzebni, rozumiem. Tak. Natomiast z rodzicami, tak jak dziewczyny mówiły, też się spotykamy, ale ja nie jestem w stanie z każdą klasą czy rodzicami każdej klasy się spotkać, bo ich jest 4 albo 5, więc robią to wychowawcy już obligatoryjnie w naszym systemie. Jasne. Ja natomiast spotykam się z uczniami. Pani pedagog zajmuje się wnioskami, dostosowaniami. Nie wiem, czy to czuć w moim głosie, ale już czuję presję czasu, bo dziś musimy troszkę wcześniej skończyć. Ale jednak chcę Was poprosić o takie krótkie, jednozdaniowe podsumowanie. Coś, co nazywamy złotymi zasadami w odpornej szkole. Taka najważniejsza, Twoim zdaniem, rzecz, która ma wpływ na to, może nie najważniejsza, ale ma wyraźny wpływ na to, że te relacje z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach są w szkole, no nie chcę ich wartościować, no sprzyjają rozwojowi tych dzieci. To na co byście zwrócili uwagę? Ola, poproszę Ciebie. No ja chyba na to, o czym już mówiłam, żeby pamiętać, że każdy rodzic chciałby mieć zdrowe dziecko i jeżeli z dzieckiem są problemy, to po prostu rodzic odbiera to jako jakieś skwalifikowanie swojego rodzicielstwa. I często to, co mówi i te jego emocje, to naprawdę nie są skierowane do nas, tylko do świata. Do świata, który skrzywdził jego dziecko. To tak jest. Dlaczego ja? Taka filozoficzna myśl, ale chyba prawdziwa. Agnieszka? A ja powiem tak. Rzecz. Uważność i brak rutyny. Bo ta rutyna czasem może nas zgubić. Bo każde dziecko będzie inne, każdy rodzic jest inny. U jednego zadziała, u drugiego nie. Więc tutaj ta uważność i brak rutyny. Nie mówię tu o procedurach, tak? Bo procedurami Jasne. Mamy. To jako rutynę nie uważam procedur, tylko że właśnie na ileś znamy tych naszych rodziców, te dzieciaki, więc wiemy też, jak się przygotować do tej rozmowy. Czasem Jasne. Będą tacy rodzice, gdzie nie polecam w ogóle rozmowy w cztery oczy, gdzie warto się wesprzeć trzecią osobą, która jest przy tej rozmowie. No O tym tak, też ale to kwestia powiedzieć. Wyczucia, jasne. Robert, jedno zdanie. Moja dewiza brzmiałaby w tym przypadku tak. Bądź uważny i życzliwy. 11. przykazanie Mariana Turskiego. Nigdy nie bądź obojętny. Nigdy nie bądź obojętny. No tak, to trochę się zgrywa z tym, co dziewczyny też powiedziały. Oj, zdecydowanie, tu znalazłem bardzo, słabą środek między Olą i... Tak, podsumowanie. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że chcieliście się podzielić tym trudnym tematem, w końcu rodzącym różne wątpliwości, a też związanym z wieloma ważnymi przepisami, które podlegają kontroli. Ale przede wszystkim to jest kontakt z rodzicem w kłopocie i radzenie sobie z tym naprawdę może dużo pomóc i bezcenne są te uwagi. Tak jak powiedziałem, dziś kończymy odrobinkę wcześniej, ale to tylko w kwestiach
technicznych. Nie będziemy tego robili w przyszłości. Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy za uwagę. Tak jak obiecaliśmy, porozmawiam z Olą na temat tych 6 kroków, na ile możemy tym osobom, które były zarejestrowane, to udostępnić. Jeżeli Państwo chcieliby coś nam zaproponować a propos kolejnego webinarium lub seminarium, to zapraszamy do kontaktu z nami, który tutaj widać. Tutaj o Odpornej Szkole już o niej wiele mówiłem. Do zobaczenia. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na seminarium. I prawdopodobnie będzie na tym seminarium jedna osoba współprowadząca, więc będzie ono też trochę szczególne, ale napiszemy to w zaproszeniu. Prosimy czytać. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.